Halo, halo, witam serdecznie w 14 już odcinku z serii Alan Wake 2. Może pamiętacie, ostatnio byłem na tak zwanym osiedlu przyczep. Zdobyłem tam jakieś informacje o naszej córce i teraz musimy śledzić jakiegoś tajemniczego bohatera, który był nieopodal. Więc wyjmujemy latarkę i proszę bardzo, jest i przeciwnik. Być może to jest nasz ojciec? Dziadek właśnie... Logane. Naszej córki głównego bohatera. No i od razu mamy jumpscare na każdym kroku. The cold has the clicker. Get it? Fix this. I znowu znikają. This is the workshop from the photo with the cultists. This is where they had the clicker. If it's still here, I need to find it. No to są takie przejścia niby, że bohaterowie się teleportują. Ale no szczerze mówiąc, no takie tanie jumpscary to... No nie są najlepszą formą straszenia, a przynajmniej według mnie. Dobra, co my w każdym razie znajdziemy? Może będą jacyś przeciwnicy nieopodal. Na samym początku informacje. Są strony dziennika chyba? Strony maszynopisu? Zobaczmy, ile to jest warte. Ej ty, stój. Cień wytoczył się z mroku w kierunku Mulligana. Thornton był zgięty w pół, kaszlał. W gardle utknął mu kawałek zimnego pastrami. Dawaj, skurwielu, Mulligan wystrzelił. Thornton wykrztusił mięso. Otworzył ogień wraz ze swoim partnerem. Potwór upadł, strzelaj dalej. Dreszczyk dominacji. Taki był kul drzewa. Nie jedno drzewo, cały las. Tajemna wiedza ukryta za maską jelenia. Ostatnia linia obrony. Yuppie-ki-yay, wydymańcu. Najlepsi kurwa w Bright Falls. Ostrożnie podeszli bliżej, wyciągając swoje latarki. Koszmar, to była Monika ze sklepu wędkarskiego. Niewinna kobieta. Thorntonowi cofnęło się dopiero co przełknięte pastrami. Ta, czyli zwyczajni ludzie zamieniają się w mutanty niestety. Dobra, co my mamy? W każdym razie jakaś zagadka tajemnicza? To może być kod do jakiegoś safe, tak mi się wydaje. Na wszelki wypadek zapamiętam, znaczy nie wiem, czy to będzie takie proste. Dobra, mniej więcej już wiem. Zobaczymy. Coś jeszcze będzie interesującego w okolicy. Jakieś znajdźki, cokolwiek, nic nie widać do tej pory. O, bełty do kusze. You are a handsome deer. Jelonek już nie wiem w sumie które. Znak główny kultu drzewa w sumie. Dobra, i czego my w sumie szukamy? Może po kablach warto było jakkolwiek podążać, gdzie ja w zasadzie idę, nie widzę. Ciężko się zorientować, idzie w kółko i... W zasadzie tyle. Tu z kolei dodatkowe pomieszczenia, może warto było zaraz zajrzeć. Ale na początku zobaczmy główne... Główne pomieszczenie. O, są te flary, co można właśnie wykorzystać, jeżeli jakiś zombiak się na nas rzuci. Zombiak, mutant, czy jakie w sumie nazwać potwory. A, czyli była jakaś naprawa motocykli. I chyba innych narzędzi, nie wiem, jakichś
Też widziałem chyba jakiś samochód, czy tam ciężarówkę, proszę bardzo, mamy przyczepę. Dobra, w każdym razie ten zajrzyjmy. Z komputera nie da się skorzystać. Ja na razie jestem ustawiony, dużo amunicji. O, komputery. Dobra, co my mamy? Nocka w saunie. Dziękuję wszystkim za wasze cenne uwagi. W takim razie zakładam, że jesteśmy umówieni na sobotnią noc w saunie. Sauna jest dobra dla ciała i dobra dla duszy. Możecie jej nie lubić, ale ona lubi was. No i wszystkie dodatki są oczywiście mile widziane, Ilmo. Cześć Ilmo, nie mogę znaleźć nowej kombinacji do zamka w drzwiach. Zajrzyj do środka, kubka po kawie z uśmieszkiem. Mi nie pomaga, jako... Ilmo, olej Freda, on jest na takie rzeczy za cienki. Co do keczupu, też się myli. Sprawa jest oczywista, majonez, chili albo nic. Nie każdy lubi smażyć się na śmierć, Ilmo. Poza tym, kto by wybrał musztardę zamiast keczupu? Nie, to chyba nie ma w ogóle znaczenia. Jakieś dodatkowe informacje. Charlene i ja nadal nie otrzymaliśmy wypłaty za ostatni miesiąc pracy przy promocji Coffee World. Czy na pewno je wysłałeś? Możesz sprawdzić jeszcze raz? Charlene prosiła też, żeby napisać, że jej strój dziwnie pachnie. No, mamy jednak jakieś informacje, dość. To ostatnie ostrzeżenie, nie zabierać Ome z auli. Chcecie się upijać w warsztacie, luzik. Ale Ome służy wyłącznie do użytku podczas rytuału. Nie wiem, co to jest Ome. Banda durniów, jesteście gorsi niż moje bohore. Widziałem, jak niektórzy spośród was zostawiali nasze skrytki na widoku. Nie róbcie takich rzeczy, wyłobuze. No to jest najważniejsze. Czyli chodzi o to, że Jako brał udział w rytuałach, tak? Ale co to jest OM? Nie mam zielonego pojęcia. Locked. They must be in there. There has to be a way to get this lock open. No dobra, ale ja mniej więcej pamiętam. Tak było, to z kolei... tak... Mniej więcej pamiętam, zaraz zobaczymy, tak? O, dobra. Tak mi się wydawało, że będzie... potrzeba wykorzystać kodę. This is the cult hideout. Their headquarters even? Mamy wszędzie maski. No, tajemnicza kwestia. O, jeszcze dałoby rady niżej zjechać. Nie, dużo się dzisiaj dowiemy. Tam można by było jeszcze schować jakieś materiały, ale na razie jeszcze mam kilka wolnych miejsc, tędy z kolei. No, jest kilka notatek do wyczytania. Przełącznik światła znaleziony nad jeziorem nie jest śmieciem, zaufaj mi. Jest zajebiście ważne. Od tej pory każdemu złapanemu celowi wycinamy serce. Wsadzimy coś do środka i to przełączamy. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale po prostu mi zaufaj. Tak będzie jak... To będzie jak rytuał. I przyniesie skutki. The Nightingale ritual wasn't completed. Dobra, przeczytajcie to wszyscy. Nie chcę się bawić w obwinianie, ale nie możemy pozwolić na to, żeby przypadkowi turyści przerywali nam rytuały. Zostaliśmy powstrzymani, zanim zdążyliśmy użyć pstrykacza. Jeszcze nawet nie rozstawiliśmy świateł, to niedopuszczalne. Przeanalizujmy zatem wnioski. Musimy szybciej rozstawiać sprzęt. Musimy mieć stuprocentową pewność, że ktoś stoi na czatach. Komunikacja, komunikacja, komunikacja. Przez takie wypadki węszą tu agenci FBI, co jest niezbyt fajne. Opisuję to surowymi słowami, bo wiemy, że stać nas na więcej. Naniosłem oznaczenia na mapę, tak jak prosiłeś. To wszystkie zliczone ostatnio skrzynki. Załadowane, zamknięte i gotowe. The cult is leaving supplies around for themselves. This will be handy. That's it. To będzie naniesione na mapę, naszą rozumiem, tak? The cult isn't well organized. People aren't following orders. Czytaj, do osoby, która sabotuje sprzęt w Lake House, przestań.
Jeśli szukasz sposobu, żeby pomóc kultowi, to nie tędy droga. Chyba że twoim zdaniem ściągnięcie nam na głowy federalnych jest pomocne. To wtedy po prostu spierdalaj. Trzymaj się z dala od FBC. Jeśli zauważysz, że znowu zaczynają tu węszyć, zgłoś się z tym do Wielkiego Mistrza. No dobra, jeszcze jedna notatka, tędy... Jak działa kult? Bezwładnić cel, użyć młotka lub innego tępego narzędzia, skrępować cel, wyciąć mu serce, wyrecytować słowa, umieścić pstrykacza w klatce piersiowej, pstryknąć przełącznikiem dwa razy, żeby mieć pewność, że zadziała. Pamiętać o reflektorach, na statywach. Musimy wiedzieć, co robimy. Zawsze działać w parach. No dobra, w takim razie warto było jeszcze wszystkie notatki zebrać. A to jeszcze coś mamy. Patrzcie ile. This is one weird cult. Jesteśmy kultem drzewa, stoimy na straży nocy. Teraz to rozumiem, to nasza misja. Sprawić, by las znowu budził strach. To drzewo, to świerk. Nie wpuszczać ich, zapewnić im bezpieczeństwo. Razem jesteśmy lasem, kultem drzewa. Rose. She's that waitress from the diner. A, no dobra. Obserwacje Rose Marigold. To 2014, to z 10 lat temu niecałe. 6.35 wyjeżdża samochodem z domu, 6.46 przyjeżdża do Och Dear Diner, 7 otwiera restaurację, 9.44 rozlewa kawę, spogląda w plamę. Nagle wydaje się zachwycona, zaczyna żywo rozmawiać z plamą, obserwator poza restauracją nie słyszy jej. 11.30 wychodzi na przerwę, 12.04 wraca z przerwy, zjada kanapkę i pisze w notatniku, tekst niewidoczny. 13.21 patrzy przez około 50 sekund na wentylator sufitowy, uśmiecha się. 15.05 opuszcza pieszo Och Dich Diner. 15.08 zatrzymuje się na molo i pisze w notatniku, spogląda na chmury i się denerwuje. Trzęsie głową i mówi do nieba, za daleko by ją usłyszeć. 16.23 opuszcza molo, 16.25 podchodzi i wsiada do samochodu. 16.34 dojeżdża do domu, 16.52 ogląda telewizję. 17.45 przyrządza kolację, makaron zapiekany z serem. Ogląda telewizję w trakcie jedzenia. 21.21 kładzie się do łóżka, czyta The Sudden Stop. 22.05 wyłącza lampkę. Raport z obserwacji, temat kul drzewa. Podsumowanie. Sporadyczna obserwacja grupy parakryminalnej, znanej jako kul drzewa, wykazała, że skala ich operacji ograniczona jest do niewielkiego obszaru na terenie stanu Waszyngton. Według raportów grupa ta składa się z oddanych w sprawie osób wyposażonych jedynie w powszechnie dostępne narzędzia. Ogólna wiedza na temat cenzura jest niewielka. W naszej ocenie poziom ryzyka odpowiada kategorii pomarańczowej. Należy prowadzić wszelkie czynności zmierzające do dokładnego ustalenia, jaką wiedzę na temat zjawisk paranormalnych dysponują i z jakiego źródła lub źródeł ta wiedza pochodzi. Jednostka śledcza zaleca objęcie kultu drzewa stałą obserwacją i rozpoczęcie przygotowań do aresztowania jej członków i zajęcia jej aktywów. Pełny raport wraz z rekomendowanymi działaniami dostępny jest pod sygnaturą 8521-1027. Podsumowanie i pełny raport mają zostać przesłane do doktora i doktora Marmont w obiekcie badawczym nad Cloudron Lake. Ponieważ operują na tym samym obszarze, uzupełnienie, zalecane czynności zostały ograniczone do dalszego prowadzenia sporadycznej obserwacji bez aresztowań z uwagi na priorytet w zakresie dysponowania zasobami. Czyli że co, na razie nie mają pieniędzy i nie będą aresztowali, tylko obserwują, tak? Tak to funkcjonuje, nie wiem. Miałeś rację, te podstępne sukinsyny faktycznie nas obserwują. A z organizacją wszystko u nas w porządku. Nie mają pojęcia, o czym tam pierdolą. No dobra, chyba tyle.
Jednak sporo mieliśmy informacji, może warto było jeszcze w sumie zobaczyć sobie wszystkie kwestie na tablicy dochodzeniowej. Proszę bardzo, fabuła. Coś pasuje? Nie, niestety na później. Kult drzewa, proszę bardzo, ile otrzymaliśmy informacji. Pytanie, gdzie jeszcze to doładować? Cel kultu, nie mam pojęcia, gdzie to ładujemy. Kto należy? Nie, to nie pasuje. Gdzie to może być? Zachowanie, rytuały, nie wiem. Dobra, jestem trochę zgubiony, prawdę mówiąc. O, dobra. Doesn't make sense. Rosemary Gold. To pewnie będzie wiele informacji powiązanych. Doesn't look right. Dobra, wszystkie jakoś doładowaliśmy. To jest lista czynności składających się na rytuał. Jeszcze coś więcej? Nie, więcej już nie mamy. Czyli wszystko zostało ustabilizowane, mamy wszystkie informacje, tak jest i... No, trzeba będzie zejść niżej. Mam słychać jakieś tajemnicze dźwięki. Chyba szykuje się pojedynek. Może shotgun wyjmę. Mam jakieś graty? That's the clicker. Jasne, że ich nie ma. Klikacz? No! They took it. They're playing with me. I was so close. Tego się można było spodziewać. Nie wiem, coś się zmieniło jeszcze. There was another overlap here in Watery. The parade float was the key. Mulligan and Thornton had gone there, taken the clicker, left this monster here to stop her. There's an overlap here, like there was at Cauldron Lake. Mulligan and Thornton are like Nightingale. No dobra, ale mamy kolejną stronę maszynopisu. And a parade float is the key. Dobra, poczytajmy. Saga o tym czytała, o pułapce. Wiedziała, że na nią czekali. Kiedy tylko zobaczyła tego giganta, zdała sobie sprawę, że nie była na to gotowa. Pozwoliła Shogun utonąć. Broń w jego rękach mogła rozłupać jej głowę jak skorupkę jajka. Mózg wypłynąłby jak żółtko. Wszystko, co kochała, przepadło. Wszystko, czym była, przepadło. Będzie patrzeć, jak pożera twój umysł. Kiedy o tym czytała, zrobiło jej się niedobrze, ale strach był ostry, kiedy musiała stawić mu czoło. Tu w Watery była kolejna kolizja. Platforma na paradę była kluczem. Mulligan i Thornton już tam byli. Zebrali ze sobą pstrykacz. Zostawili tutaj tego potwora, żeby ją powstrzymać. Okej, czyli ma być jakiś potwór podobno. Do tej pory nikt nie był widoczny. Deputowani. Mulligan and Thornton were fine earlier. How did this happen? A terrible mistake. Shadows crept over Mulligan and Thornton. Shadows on their faces, filling the shape of them. Bright Falls fucking finest. Shitty pastrami sandwich. Mulligan and Thornton became like Nightingale. Dobra, jeszcze kult drzewa. Mulligan and Thornton are members of the cult. Who's the leader? Brains leaking out like ilk. The thrill of domination. Not one tree. A forest. The word. A secret like this undoes
and die. There is more than one leader. No dobra, i tyle. No dobra, ale obawiam się jednak, że będzie jakaś walka przerażająca. Co ja w ogóle słyszę? Tak jakby właśnie ktoś tupał. Taken is upstairs. This was a trap. Dobra, safe rooma jeszcze mamy, tak? Ale jak tylko wyjdę, pewnie zaraz się coś wydarzy. Nie wiem, na razie jestem bezpieczny. Będzie walka z bossem, czy jak? Dobra, wracam do safe room. Ej, co jest? Ha! Wygrana. Nic mi nie zrobisz, pajacu. To jaki prędki! A tu może grę cheatować trochę. Jeszcze mało? No dobra, to można grę całkowicie zbugować, tylko do safe rooma sobie iść, tyle. On nawet nic nie robi. No nie, zmarnowałem ładunek chyba. Come on, koleś! Już załatwione? Now where's that parade float? O, co się dzieje? Jeszcze jakieś materiały się dosłownie telepią. Nie, ta walka z bossem była super łatwa, gdyby jeszcze drzwi się za mną zamknęły, wtedy no trzeba by było mocniej uważać. No ale wyszło dosyć szybko. Jeszcze się zasejwuję w ramach pewności, tak jest, szybki zapis. I co dalej? Z czego by korzystać? Z kurzy na wstępie. Jeszcze by się o wiele więcej latarek przydało, znaczy tych baterii. Już mi się niestety kończą materiały. Dobra, a co jest naszym celem obecnie? Poszukaj bezpiecznika w warsztacie rycerzy kawalerii. No to już jestem w dobrym miejscu. Coś mi musiało chyba ominąć. Zaraz jeszcze poszukam. Is this the parade float the page mentioned? Okej, mam jeszcze informacje, się okazuje. Patrzcie na to. Jak tylko wyszedłem. Around Watery's dark past. The ritual to enter was tied to crafting the float. Art was the key. It had the power to let Saga in. At Cauldron Lake, giving the poem and the heart to the witch sign opened the overlap. Here, it's the parade float. But it's incomplete. Kolejną mamy informację. Ilmo stał naprzeciw platformy na paradę. Odwrócił się teatralnym gestem do swojej ekipy. Dobra, wyobraźcie sobie, że ręce mordercy się ruszają. Dziab, 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 a Naki się śmieje. Wszyscy zawsze rozgrywają Deerfest zachowawczo, nie me. Ten pomnik wystawiony historii Watery to dzieło sztuki, zgarnie w tym roku wszelkie nagrody. Kolizja uformowała się wokół mrocznej przeszłości Watery. Rytuał wejścia był powiązany z budową platformy. Kluczem była sztuka. Jej moc mogła wpuścić Sagę. O co może chodzić? One disturbing parade float. Brakuje maski. Not sure what Puko means, but it looks like the knife is missing.
Huotari patroszył ofiarę swoim nożem Pukko. Czy jakiś nóż jeszcze jest potrzebny? I don't hear any haunting laughter. Dobra, ze studni dobiegało echo przeraźliwego śmiechu. Jakieś baterie tam są do włożenia. Stabbing again and again. That must mean the arm's supposed to move. Ta znowu machał nożem, czyli znowu nóż jest inny potrzebny raczej. A skąd ja mam to wszystko zebrać? So this is the Koskela Brothers parade float. Looks like only four pieces are missing. The mask is the only one without a location listed. A, dobra. W takim razie zobaczmy. Pukko Coffee World, sklep z pamiątkami Fresh Pot. I can't make out what it says. Maska wydrapana. Espresso Express. Got it. Układ sterowania silnika Coffee World, Espresso Express. Fairtrade Fun Zone. Kaseta Coffee World, Fairtrade Fun Zone. No dobra, coś jeszcze się dowiemy. Tędy przykładowo dalej są zamknięte niestety wrota. Ta, muszę mieć jakiś przycinek i dopiero wtedy. Dobra, wróćmy może do safe rooma, ustabilizujmy sytuację. Jeszcze mamy właśnie kilka poszek do ustawienia w naszej kolekcji. Zobaczmy, tablica dochodzeniowa. Gdzie to... co ja w ogóle mam? Sala kultystów. A, to nie wiem, gdzie to może być. Ładuję gdziekolwiek. O, pasuje. Ta Ilmo i Jacko. Dobra, kolejne sprawy na tropach sekty. Bo ile mamy informacji. Automatycznie mi się nawet dodają. Yep. Already got the answers to these. Platforma z nagłośnieniem. Should the characters be moving? Czyli dodając w główny wątek nawet w te poboczne wchodzi, nie wiedziałam. The float killer used a knife. Art imitating life? Dobra, czyli mamy ważne informacje. Gdzie jest maska? Jeszcze musimy się dowiedzieć. Postać potrzebuje maski. Nic nam niestety nie przychodzi więcej. Układ sterujący kontroluje ruch ramion. Z kasety odtwarzany jest śmiech. Postaci brakuje noża Pukko. Czyli sklep z pamiątkami muszę sprawdzić. Kaseta jest Fair Trade Fun. Układ sterujący przy Espresso Express. What's missing from the parade float? I need to put it together. A to jeszcze nie wszystko, przepraszam. Jeszcze mam profilowanie. Maska z czaszki łosia. Materials listed for the parade float mentioned a mask. Where is it? Poor Mocha Moose. He never failed to amuse me. Now we know, Ilmo. There is such a thing as too much coffee. Mocha will live on in a place of honor. He lost his head. Mulligan and Thornton had one job. Mulligan and Thornton must know where the Moose Skull mask is. No dobra, mamy kolejną informację. Deputowani z kolei. Maska łosia z czaszki. Maska z czaszki łosia. Mask is missing. Where is it? The dead brought back to life.
The crown of the Grand Master. Most steak is never a mistake. Just get it fucking done! They know where it is. I know they know. Gdzie jest? Znowu pytamy. The Moose Mask is at the Huatari Well, in Coffee World. No dobra, no wcześniej tam byłem i niczego nie mieliśmy, więc... Dziwna sprawa. Gdzie jest maska? Ładujemy poszlaki. A więcej nie mamy. Postać potrzebuje maski, dalej mi brakuje jakiegoś znaku, nie wiem. O co może chodzić? Saw something, like I did in Cauldron Lake. The well, here in Coffee World. I know the moose skull will be there. A fuse. I can use this to get the Espresso Express working. A, no dobra. Czyli teraz rozejrzyj się wokół platformy na paradach. No tak, to trzeba będzie wrócić do Wesołego Miasteczka i zrobić kolejne postępy, ale to już zrobię w następnym materiale. No już miałem dużo w sumie czytania było w dzisiejszym odcinku, więc na razie mi starczy, ale jeżeli interesuje Was kontynuacja przygody, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka, bo kolejne codziennie wychodzące odcinki z tej gry oraz z innych gier. Dobra, więc to było na tyle, ja się z Wami żegnam, do jutra,